Parku Wrocławskim w Lubinie trwa właśnie Letni Szlak Badacza. To cykl wakacyjnych warsztatów, podczas których dzieci poznają przyrodę. Każdego dnia podczas zajęć omawiany jest inny temat. Dzisiaj zajmujemy się łąką, poznajemy tą biocenozę, zajmujemy się pszczołami i innymi zapylaczami. Poznajemy produkty pszczele, to dlaczego są dla nas takie ważne, no bo pszczoły są naprawdę dla człowieka bardzo istotne. Nie tylko pszczoły, bo i osy, motyle i inne zapylacze, no bo dzięki nim mamy żywność na ziemi. Więc dzisiaj uczymy się tego, żeby o te pszczoły dobrze zadbać. Jutro zajmiemy się wiejską zagrodą, poznamy pracę opiekuna zwierząt, zrobimy sałatkę dla zwierząt. W następnych dniach zajmiemy się ornitologią, czyli będziemy poznawać nasze ptaki, te, które są u nas w inwentarzu. I ostatniego dnia, czyli w piątek, będziemy paleontologami, zajmiemy się projektowaniem własnego dinozaura. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, szczególnie spodobały im się ule. Dzisiaj poznajemy my pszczoły. I czego się dowiedziałaś o tych pszczołach? Że one robią miód i że miód powstaje z nektaru. Pszczoły biorą nektar, piją go i w buzi się ze śliny zmienia w miód. To już 8. edycja Letniego Szlaku Badacza. W Centrum Edukacji Przyrodniczej trwają właśnie zapisy na jego sierpniową edycję. Zajęcia te trwają 2 godziny, a dzieci są pod opieką pracowników ZOO. To jednak nie wszystko, co podczas tegorocznych wakacji zaplanowało Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jeszcze jest taka atrakcja wakacyjna też w lipcu i w sierpniu, która się nazywa Wakacje w ZOO i to są zajęcia takie w 2 cyklach. Przedpołudniowym godzinnym i popołudniowym godzinnym i tam już dzieci przychodzą z opiekunami. Tam te zajęcia są bardziej takie plastyczne. Oczywiście nawiązujemy do przyrody, ale też poruszamy trochę elementy nauki, fizyki, chemii, także będziemy się trochę bawić i brudzić. W zajęciach w ramach Letniego Szlaku Badacza mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zajęcia są bezpłatne.